Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem z kolegą Łukaszem. Łukasz gdzieś się tam. Witam wszystkich. Tam szykuje. Łukasz też z Equinoxem chodzi. 800 i cewką 15 cali. Jesteśmy na takim polu w miejscowości Cegielnia. W gminie Chorodło oczywiście. I będziemy dzisiaj sobie w nocy chodzić. Jest godzina która? Po 21, co? 21.30. Gdzieś tak. I planujemy, nie wiem, do 6 chcielibyśmy, ale nie wiem, czy damy radę. Czy damy radę, tak. Dobra, zaczynamy dzisiejsze wykopki. Jest pierwszy fancik, trafiłem jakiś guziczek. Sygnał nie był za specjalny. Łóżko posiada ten guzik. O, fajnie się zaczyna ta nocka. Ale chyba nic nie widać na tym guziczku. Raczej taki zwykły płaszczowy. Ale jest guzior. Powiem wam, że w nocy to się bardzo przyjemnie chodzi. Wiaterek wieje. 20 stopni. Nie jest gorąco. Przyjemnie. Tylko ćmy atakują nas, bo lecą do światła. Ale poza tym jest ok. Łukasz coś namierzył. Ja też mam jakiś sygnał. Trafiłem półpodkowy, a więc zapowiada się ciekawie. A teraz wyszedł taki jakiś złom. Pewnie rolniczy jakiś element. Jest i kolejne żelastwo. A teraz wyszła taka łyżka aluminiowa. Tymczasem Łukasz znalazł jakiś guzik. Jak widać uszka nie ma. Jest, tylko patrz, wygięte. Wygięte jest. Chyba ceraczek. Szrocik taki. Ciekawe, czy zwykły, czy może artyleria. Zwykły. Ale jest. A teraz wyszła pierwsza łuseczka. Karabinowa. Akurat od Mauserka. A teraz wyszedł kawałek pierścienia wiodącego. Taki malutki. I Łukasz znalazł taką oto jeszcze maluśką klamerkę. Mamy jeszcze coś takiego. Materiał mosiąc. Ale nie wiem, co to mogło być. Zrobiliśmy dwie długości pola. Czas na przerwę, a więc będziemy sobie pić kawkę. Godzina która jest? Pół do 12. Pół do 12. No. Tyle nam zajęło zrobienie dwóch długości pola. Ale to nic. Kawka i do boju. Mam monetkę. To będą kopijeczki jakieś. Dwie dokładnie. A rocznik 1872 albo trzeci rok. Stan monetki dosyć ładna.
A teraz trafiłem coś znajomego, czyli tłoczek od szrapnela prawdopodobnie wyszedł. I to chyba od 76. Proszę bardzo. Będzie do jakiejś rekonstrukcji. I znowu szczęście mi sprzyja. Patrzcie, co trafiłem. Jest klamra. Prawdopodobnie Rosja carska. Trochę zaklejona, ale... Ale jak widzę, nie jest powyginana. Ciekawe jak zaczepy. Muszę... Jeden jest. Drugi też. Kurczę, ale... mycha i jakieś kurde ćmy latają. Wkurzają to mnie. Ale klamerka super. No widać, że po tych polach nigdy nie łaziłem, to jeszcze takie rzeczy wychodzą. I chyba sygnowana jest. Tak, jest jakieś bicie na tej klamrze, dopiero zobaczyłem. Mam nadzieję, że widzicie. O tutaj. Ciekawe jakie sygnatury. Ale fajna klamerka. Łukasz gdzieś poszedł... dalej trochę wystrzelił do przodu, nawet nie widać jego światełka, pewnie jest gdzieś za górką. No pole ma, nie wiem, 600-800 metrów długości. To możemy się zgubić w nocy na tym polu, ale fancik super, proszę bardzo. Jest i pierwsza kuleczka ze szrapnelka dzisiaj. Mam jakiś ciekawy sygnał na wierzchu. Mam nadzieję, że znów nie będzie to jakiś polmos. No niestety, jest polmos. I mam jakiś guziczek. Wygląda mi na carską Rosję. Powiem wam, że te owady są uciążliwe dzisiaj, ale trzeba to jakoś przetrzymać. Uszko jest, jak widzicie. Chyba jakąś liczbę widać na tym guziku. Kurczę, zjedzą mnie. Włączam takie mocniejsze światło jak nagrywanie mam, a tak to sobie chodzę w trybie na zielonym światełku, jak widzicie. A jak włączę białe, to lecą te owady do mnie. Jest guzik. Jest numerek na tym guziczku. Tylko zaklejony strasznie. 23. Tak mi się wydaje, że to będzie numer 23. Teraz wyszedł kawałek łuseczki od Mosinka. A teraz Łukasz trafił taką podkówkę od buta. Nawet jakieś literki tutaj widać. A, P chyba. Jeszcze mamy dwie łuseczki. W sumie półtora łuseczki. Co tam mamy jeszcze, Łukasz? Klucz. Klucz. Klucz nawet w dobrym stanie. Trzeba będzie dla właściciela pola podrzucić. Jaki to jest? 24? 24 na 25. I znalazłem coś ciekawego. Jakieś kółeczko. Chyba to będzie jakiś mosiąc. Dosyć grube. Dotarliśmy już do samochodów. Idziemy na drugą filiżankę kawy. Trzeba włączyć mocniejsze światło. O, pyk. Otwieramy bagażnik. Zaraz
Bar będzie czynny. Do worka zbieramy złom i śmieci z pola. O, tu jest nasz bar polowy. To jest mój kubek na kawę. To Łukasza. Powiem wam, że już czuję trochę trudy tej nocki. Ale to nic, mamy jeszcze pół termosu kawy. To może dojedziemy. Przynajmniej do 5 rano. O, jest kawka. Łukasz, jak się czujesz? Ja? No. No to dobrze. O, ty młody jesteś. Pyk. Dawaj, chodź na kawę. Dawaj ten. Zdrówka. Zdrówka. Jest kawka. Łukasz, pokaż jak wyglądasz. Nie widać ciebie, kurde. A, światło. No. Dobra, wasze zdrowie. A teraz wyszedł kolejny mauzerek. I mam kolejną kuleczkę ze szatnelka. A Łukasz znalazł kolejny tłoczek od szatnela. A teraz Łukasz znalazł takie jakieś żelastwo. To chyba jakiś bolec od jakiegoś pojazdu rolniczego, a może coś innego. Jest godzina 2:58, czyli około jednej godziny zajmuje nam zrobienie jednej długości pola. Więc aby skończyć to pole, musimy siedzieć tutaj do 6 i kopać bez przystanku. No zobaczymy, czy damy radę, ale raczej wątpię, bo zmęczenie już daje znać o sobie. Ale spróbujemy. W sumie jeszcze 3 długości tylko. Teraz znalazłem kawałek sprzętu rolniczego. Nie wiem, czy to jakaś stopka była. Nie mam pojęcia. Trafiłem teraz guziczek. Może światło troszeczkę zmniejszę. Jak widzę, jest jakaś cyferka na tym guziku. Część uszka posiada. Zobaczymy, co to za cyfra. Chyba 9. Wyblakł trochę na tym polu. Dziewiąteczka i chyba czuję pod palcem tutaj taką kropeczkę. Tak, czyli 9 to będzie. Taki oto guziczek. A tamto światełko to Łukasz. Łukasz, pomachaj. A teraz wyszedł taki oto czubeczek. A teraz znalazłem medal. Jak widzicie, na nim chyba Franciszek Józef jest. Czyli co? Pierwsza wojna światowa. Mówiłem, że to Ruskie strzelali w tą stronę. Dziękuję. Patrz. Super. Drugi raz w życiu już taki medal wykopałem. Jeden tam na skraju lasu. Aha. Też na polu. Jakieś 5 metrów od drogi. Przy lesie. Kilka lat temu. No, taki fancik. O godzinie, zaraz wam powiem. Czekaj, tutaj będzie widać. 3:29. Dobry czas na kopanie fantów. Koguty zaczynają piać, więc to dobry znak. Już niebawem pewnie zacznie się rozjaśniać. Bo gdy wyłączę latarkę, to patrzcie, nadal ciemno. Tylko wieża
w marcu świeci na czerwono i tam gdzieś taki malutki księżyc. Trafiłem jakąś monetkę. No, ciekawe. Ciekawe, co to będzie. Pół krajcara. Nie wiem. Na podsumowaniu wam postaram się powiedzieć, co to jest za moneta. Robimy kolejną przerwę na kawę. Jest godzina 3:50. No, czyli godzinę 55 zajęło nam zrobienie dwóch długości. Kurczę, ale już ten. Łukasz, pokaż, jakie fanty tam nosisz w torbie. Patrzcie, jakie żelastwo. No, sporo tego mamy. Doszedłem już do lasu, jak widzicie, już jasno się robi. Mgła nad łąkami. Tutaj las jest na prawo. Jakieś 50 metrów. A Łukasz taką oto klamerkę znalazł. O, jakiś sygnał ma jeszcze. Tak wygląda dziko poranku. Zmęczony całonocną orką. I trafiłem guziczek. Jak widzicie, łóżko posiada. Ale czy ja dobrze widzę, czy on jest pozłacany? Czy mi się tylko wydaje? Może oczy mnie już zawodzą po tej nocce. Nie no, coś jest żółciutkiego. Jest godzina 6 rano, kończymy wykopki. Jak widzicie, tak wygląda nasze to długie pole, tam łoneczki w tle i las na cegielni. Kończymy na dzisiaj i zawijamy się do domu. No wystarczy na dzisiaj, wracamy. Tak jest, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci, jak widzicie, w dużych ilościach. Ponad 8 godzin spędziliśmy z Łukaszem na tym polu. Oprócz śmieci sporo złomu, jakieś elementy sprzętów rolniczych, jakieś podkowy, tutaj chyba kawałek jakiegoś garka takiego żelaznego. Co tam jeszcze? Tutaj jakieś elementy rolnicze, takie większe. Jakiś kawałek nowego sprzętu rolniczego, który był na polu, ale zabraliśmy to, żeby to nie leżało. Klucz 24-25, jakieś zgrzebło stare dla konia. No i mówię, dużo takich rolniczych rzeczy. Jakiś bolec, łańcuch. Śmieci. Sporo tego się nazbierało, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanko. Jak widzicie, udało mi się z Łukaszem trochę tych fantów nakopać przez tą całą noc. Ponad 8 godzin kopania, więc złomu było dużo, śmieci, ale fanty też ładnie posypały, a więc zaczynamy podsumowanko. Łuseczki karabinowe, czubeczki, dwa tłoczki od szrapnela, prawdopodobnie carskie 76, tutaj kuleczki szrapnelowe i jedna kuleczka taka muszkietowa, pierścienie wiodące, kawałek jakiegoś zapalnika, tak mi się wydaje, podkówka od buta, prawdopodobnie jakiegoś rosyjskiego żołnierza, takie kółeczko mosiężne, ale nie wiem nadal, co to mogło być. To też nie wiem, co to jest. Jakaś fajka, może od motoru? Od świecy. Tak mi się wydaje. A może nie. Nadal nie wiem. Kopieczka 1872 rok. Klamra carska.
sygnowana nawet. Ale tych sygnatur nie rozszyfrowałem. Nawet nie wiem, gdzie to odnaleźć. Pierwszy raz taką klamrę sygnowaną znalazłem. Jak widzicie, ten guzik i ten troszeczkę różnią się kolorami. Tego znalazłem troszeczkę wyżej, bliżej szosy, a ten w takim obniżeniu terenu, w sumie tam, gdzie zazwyczaj woda stoi, przy samym rowie, więc troszeczkę inaczej ta ziemia działała na ten guziczek i na ten. Ten guzik to jest jakiś cywilny, prawdopodobnie jakiś płaszczowy. Co tam dalej? Coś takiego. Możliwe, że to był jakiś hak od chlebaka. Może pruski, ale jeszcze nie jestem pewny. Jakaś nakrętka mosiężna od sprzętu, prawdopodobnie jakiegoś rolniczego, bo jest w miarę nowa. Dużej patyny nie ma, więc to coś nowego jest. Jedna druga krajcara. Maria Teresa 1740-1780. Bez daty jest ta moneta, ale na internecie znalazłem opis tej monetki. Wybita w Wiedniu. A teraz ten guziczek prawdopodobnie jest pozłacany. Pochodzenie możliwe, że to będzie Anglia. I napisy są na górze Treble Gilt, co oznacza potrójnie pozłacany. Tutaj napis Warranted. Tutaj taka malutka pod uszkiem piąteczka jest. I na samym dole tutaj Orange Color. Na botonarium znalazłem podobne i znajomi z Anglii też mi wysłali podobne guziki, więc możliwe, że to będzie guzik angielski. I na sam koniec fand dnia, czyli ten oto medal. Medal waleczności. Jak widzicie tutaj widać Franciszka Józefa. I tutaj tył pokażę tego medalu. Proszę bardzo. Opis medalu wstawię pod filmem i takie malutkie informacje. Ten medal na pewno był nadawany przed śmiercią Franciszka Józefa. Tak wskazuje opis na Wikipedii. I możliwe, że 200 Polaków otrzymało taki medal, a całkowity nakład tych brązowych medali, bo były również srebrne i złote, brązowych wybito 950 tysięcy, więc dosyć sporo. Medal, który kiedyś znalazłem, różni się od tego wielkością i napisami, jak i datą wybicia, więc to są całkiem różne medale, chociaż z tą samą osobą, ale troszeczkę różny czas wybicia, jeden przed śmiercią, drugi po śmierci Franciszka Józefa. I taki to był wypad. Sporo kopania było, ciężka noc, którą udało nam się jakoś przetrwać dzięki kawie i efekty są tego bardzo fajne i zadowalające. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!